Dzień dobry. Ja nazywam się Joanna Górecka, jestem pracownikiem Wigilskiego Parku Narodowego i zapraszam dzisiaj na wędrówkę śladami zwierząt, czyli opowiem o tropach i innych śladach obecności zwierząt, a następnie zapraszam na naszą ścieżkę edukacyjną Suchary w Krzywym i tam można te ślady zwierząt napotkać. Większość zwierząt dzikich prowadzi skryty tryb życia, wcale nie mają ochoty się z nami spotykać, to my ludzie jesteśmy złaknieni spotkań z dziką przyrodą. Możemy jednak, choć nie spotkamy zwierząt, to spotkać się z ich śladami, ze śladami ich, tak jak tu na zdjęciu stóp. Możemy zobaczyć ślady żerowania, możemy zobaczyć odchody, analizować te wszystkie ślady, wyciągać wnioski na temat życia zwierząt. Chcąc obserwować zwierzęta i ich ślady, musimy coś nieco wiedzieć o zwierzętach, znać zwyczaje zwierząt, wiedzieć troszkę o ich budowie, o tym jak wyglądają. No i gdybyśmy nie mieli tej wiedzy, to moglibyśmy się łatwo pomylić w ocenie śladów, albo nawet ich w ogóle nie zauważyć. Najpierw opowiem o tropach. Takie oto wielkie ślady zostawia łoś. Widzimy łosia trop na śniegu. Położyłam obok chusteczki higieniczne, bo niestety nie miałam linijki ze sobą. Jest to ogromny ślad. Nie jest on zbyt świeży, bo widać krawędzie są nierówne, nieostre. Natomiast z prawej strony mamy ślady łosia pozostawione w błocie. Wyraźnie widać i racice, i raciczki. Tutaj również ślady łosia, ale nieco mniejszego. Tutaj mamy podobne ślady, są to tropy jelenia. Widać racice i raciczki odbite wyraźnie w śniegu. W błocie, piasku te tropy jelenia są mniej wyraźne, ale również rozpoznawalne. Również podobne są ślady zostawiane przez kończyny saren. Są zdecydowanie mniejsze, sarny nie są dużymi zwierzętami, ale również widać wyraźnie racice i nawet te maleńkie raciczki również w wysokim śniegu zostawiły ślad. Tutaj mamy tropy saren w błocie. A tutaj widzimy obok siebie ślad zostawiony przez jelenia i trop sarny. Widać różnicę w wielkości, natomiast kształt jest naprawdę bardzo, bardzo zbliżony. Podobnie tropy zostawiają podobne również dziki. Jednak u dzików charakterystyczne jest szeroko rozstawione ślady raciczek. Widać tu na zdjęciu, mamy duży, mocny ślad racic i dwie kropeczki z tyłu tropu. To są raciczki szeroko rozstawione, obejmujące trop racic. Tutaj również na błotnistej drodze, na piasku też widać u dzika te raciczki. Tu mamy ciekawe ślady, bardzo oryginalne, niepodobne do żadnego innego zwierzęcia. Są to tropy bobra. Bobr ma dość duże łapy, połączone błoną. I tak właśnie wyglądają jego ślady w błocie. A tak wyglądają tropy borsuka. Borsuk to zwierzę niezbyt wielkie. Także ślady jego łap są nieduże, ale wyraźnie widać, że są zaopatrzone w dość duże pazury. I co ciekawe, większość łap zwierząt, jakie spotykamy u nas, ma cztery palce psowate, natomiast u borsuka mamy tych paluszków pięć w każdej łapie. Podobnie u kuny mamy pięć palców i też wyraźnie odbijają się pazury, choć trop kuny jest oczywiście mniejszy niż borsuka.
Tutaj mamy tropy wilka albo wilków, ponieważ wilki wędrując zostawiają pojedynczy ślad, tak zwane sznurowanie. Każdy kolejny wilk wchodzi jakby w ślady poprzednika i właściwie po takim pojedynczym sznurze wilczych łap nie wiemy, ile wilków wędrowało. Tak wygląda trop wilka. Bardzo podobny do tropu psa jednak. Psie łapy są bardziej okrągłe i te przestrzenie między palcami u psów są bardzo małe. Natomiast u wilków są duże przestrzenie między palcami i ślad jest taki wydłużony, wyciągnięty, nie da się go wpisać w koło. Podobne nieco są ślady lisa, jednak lis jest zwierzęciem dużo lżejszym niż wilk i jego tropy nie są tak wyraźne. Jest to lekkie, puszyste zwierzątko, łapka wyciągnięta do przodu i tropy takie podłużne, delikatne. Na piasku właściwie ten trop jest prawie niewidoczny. Tropy zająca bardzo charakterystyczne, również nie można ich właściwie pomylić z żadnym innym gatunkiem. Przednie łapki to taka kropeczka, a tylna łapa jest to takie wyraźne, długie zagłębienie. I takie śmieszne tropy zostawia wiewiórka. Bardzo charakterystyczne, zwykle właśnie ustawione w ten sposób, przednie, tylne łapki widoczne, bardzo charakterystyczne i bardzo łatwe do zauważenia w lesie. Wiewiórek na pewno jest sporo i można te ślady łatwo zaobserwować. Kolejne ślady, jakie możemy zobaczyć, to ślady związane z żerowaniem. Tutaj mamy na zdjęciach ślady żerowania dzików. Dziki zbuchtowały, czyli poryły ściółkę leśną, wyszukując smakołyków w ziemi. Inne ślady związane z żerowaniem, tutaj akurat łosia lub jelenia, to właśnie ogryzione świerkowe gałęzie, świerkowy pień. Widać ślady zębów. Również zgryzione drzewa to ślady żerowania bobrów oczywiście. Charakterystyczne takie pieńki spotkane w terenie dowodzą, że mamy do czynienia z terenem zamieszkałym przez bobry. W ten sposób rozprawiają się z szyszkami wiewiórki. Wiewiórka ogryza łuski. Szyszki wyciąga sobie, zjada nasiona świerka, a takie ogryzione szyszki zostawia. Również nasionami świerka odżywiają się dzięcioły, ale zupełnie inaczej. One wtykają taką szyszkę świerkową w jakiś, tak jak tu na zdjęciu, w korę bądź jakieś rozwidlenie gałęzi i rozchylają dziobem łuski, wyciągając z pomiędzy nich nasiona świerka. No i drapieżniki zostawiają po swoim posiłku bardzo charakterystyczne ślady. Ślady w postaci czy to oskubanych piór, czy to wyrwanej sierści, czy też już zjedzonego zwierzęcia, ptaka bądź ssaka. Drapieżniki, czyli kuna, lis, wilk, to także będą ptaki drapieżne, tutaj czy to sowy, czy na przykład jastrzębie, myszołowy, bielik, to są ptaki drapieżne. Tu mamy ofiary raczej wilków, jelenia, sarnę. Charakterystyczne dla ofiar wilków będzie to, zwłaszcza dużych ofiar, że wokół będzie właśnie
wyrwana sierść, będą porozciągane, rozrzucone resztki kości. No i często w takim miejscu koło dużej ofiary wilki koczują dłużej, także można też napotkać odchody wilcze. Ciekawym śladem związanym z żerowaniem ptaków drapieżnych jest wypluwka. Wypluwka, czyli niestrawione resztki, które ptak po prostu wypluwa. Po takich wypluwkach można się zorientować, jaki gatunek miał tam swój posiłek, ale też co zjadają ptaki na danym terenie. Mamy w takiej wypluwce kości, sierść. W przypadku drapieżników wodnych, jak czapla, będą to oczywiście łuski rybie, ości. No i odchody. Odchody również są śladami, które zostawiają zwierzęta. Tutaj mamy odchody zostawiane przez jeleniowate, łosia, jelenia, sarnę. Są to zwierzęta, które w podobny sposób się odżywiają, więc ich odchody wyglądają podobnie, aczkolwiek oczywiście różnią się wielkością. Łosia odchody będą duże, natomiast sarny najmniejsze. Dzik jest zwierzęciem wszystkożernym. Jego odchody wyglądają już nieco inaczej niż jeleniowatych. No i charakterystyczne bardzo są odchody wilka. Zwykle pełne sierści, pełne kości. Niektórzy nawet mówią, że charakterystyczny zapach mają. Bywa, tak jak tutaj na zdjęciu u góry, w takich wilczych odchodach widoczne są nawet pasożyty. Drapieżniki jak wilk, borsuk, lis, kuna używają swoich odchodów do znakowania terenu. Odchodami oznakowują różne granice swojego terytorium, w różnych miejscach zostawiając odchody. Często są to miejsca dosyć zaskakujące, jak na przykład tutaj w lewym dolnym rogu slajdu mamy odchody, prawdopodobnie kuny zostawione na grzybie. Na kamieniu, na kładkach, na naszych kładkach można napotkać nawet odchody wilcze. Wilki jakby w ten sposób zaznaczają, że to także ich teren. Nory, gniazda i legowiska to oczywiście miejsca, gdzie zwierzęta odchowują młode. W norach odchowują młode wilki, także lisy, a oczywiście borsuki. Mieszkaniem bobrów bywają również nory, ale częściej bardziej kojarzone są bobry z żeremiami, czyli takie budowle z patyków, z gałęzi. Charakterystyczne potrafią być wysokie nawet na 2 metry. Bobry je często naprawiają, poprawiają, dobudowują, remontują i w takim domu rodzina bobrowa sobie mieszka. Tutaj mamy babrzysko, czyli takie błotniste kąpielisko dla dzikich zwierząt. Takie, można by rzec, spa dla nich, gdyż takie błotne kąpiele mają dla nich znaczenie higieniczne. Błoto, wysychając na futrze, następnie odpada, zabierając ze sobą z futra martwe włosy, zabierając jaja pasożytów, pasożyty, kleszcze. W ten sposób zwierzęta troszeczkę dbają o swoją higienę. Gniazda oczywiście kojarzą nam się z ptakami. Gniazda mogą być różne. Największe to będzie gniazdo tu na zdjęciach, bocianie. Bardzo ciekawe gniazdo mają ptaki nazywane remizami. Jest to taki jakby worek wiszący na gałązkach. I w tym woreczku właśnie składają jaja i odchowują młode. Wiele ptaków woli dziuple. Gniazda zakłada w dziuplach. W miejscach, gdzie takich dziupli nie ma, zachęcamy wieszać budki lęgowe, które świetnie dziuple zastępują. Tutaj ciekawa historia. Jest to gniazdo oczywiście
No, jaskółcze. Jaskółki budują przy oknach takie budowle z gliny, ale akurat tutaj mamy fotografię, gdzie w jaskółczym gnieździe, po opuszczeniu go przez jaskółki, złożyły jaja wróble i się wykluły, odchowały. W dziuplach i budkach lęgowych mogą mieszkać nie tylko ptaki, chętnie zamieszkują je oczywiście wiewiórki, ale także kuny. Inne ślady, które możemy napotkać w lesie, to oczywiście zgubione pióra. Ptaki gubią pojedyncze pióra, w niektórych okresach zmieniają swoje uperzenie, więc tych piór gubią więcej. Rozpoznawanie po piórach gatunków ptaków już może nie być takie proste, aczkolwiek tu akurat na zdjęciach mamy te popielate pióra, to na pewno żurawia. Te z prawej strony w kropki to prawdopodobnie dzięcioł. Także po kolorze skorupek jaj, po wielkości skorupek jaj, możemy zgadywać, jakie ptaki gnieżdżą się obok nas i właśnie się wykluły. W maju, w kwietniu, już wkrótce będzie można takie skorupki zaobserwować w różnych miejscach. Często w parkach czy koło domów na wsi takie skorupki też się znajdują. Kolejnym ciekawym śladem, jaki możemy napotkać w lesie, jest zrzut, tak zwane zrzuty. Są to poroża, które zostały zrzucone przez samce jeleniowatych. Z naszych europejskich, polskich jeleniowatych tylko samce nakładają poroże, jelenie, łosie i sarny, ale tylko samce. Jeleń w lutym gubi swoje poroże, zrzuca. Zarasta rana po porożu, następnie nasadza kolejne. Najpierw jest to przykryty scypułem, czyli taką grubą, miękką, mocno ukrwioną skórą. I pod nią rośnie właśnie młode poroże. Jak już jest dość duże, lipiec, sierpień, wówczas jeleń wyciera scypuł, czyli tą już niepotrzebną skórę na porożu i w pełni ukształtowane poroże w okresie właśnie godów jeleni, czyli w czasie rykowiska. I znowu w lutym poroże jest zrzucane. Sarna podobnie narasta poroże, najpierw w scypule, później scypuł jest ścierany, tylko że u saren poroże jest zrzucane w październiku. W październiku poroże saren, w lutym poroża jeleni są zrzucane, a łosie gubią swoje poroża w listopadzie. No, każde życie kiedyś się kończy. Możemy więc też napotkać jakieś kości, jakieś resztki zwierząt. W przyrodzie zwykle one są przez padlinożerne zwierzęta szybko konsumowane i znikają. Zostać właściwie mogą jedynie kości. Tu mamy czaszkę z porożem jakiegoś koziołka. Prośba. Będąc na szlakach, będąc w lesie, bądźmy odpowiedzialni. Nie zostawiajmy swoich śladów. Jesteśmy w lesie gośćmi i naprawdę przykry to widok, kiedy w lesie są właśnie takie śmieci, niestety często zostawione. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze powiem parę słów. Co napotkamy w terenie, zapraszamy na wędrówkę ścieżką edukacyjną Suchary. Zaczynamy na placu zabaw przy siedzibie dyrekcji parku
Tam znajdziecie karty pracy. Weźcie je ze sobą, rozwiążcie zadania. Cyfry, które są rozwiązaniem zadania na karcie pracy, którą tutaj widzimy, te cyfry, które będą odpowiedziami na tych szarych polach, to są cyfry kodu do kłódki. Kolejne dwie cyfry kodu to numery przystanków. Numer przystanku, na którym jest tablica pokazująca ślady żerowania wiewiórki. I ostatnia cyfra kodu to numer tablicy, numer przystanku z tablicą z tropami zwierząt. Mam nadzieję, że zadania nie będą trudne i poradzicie sobie na pewno bez problemów. Także zaczynamy na placu zabaw. Tam proszę pobrać karty. Idziemy na miejsce startu ścieżki suchary. I ścieżką suchary kończymy na przystanku siódmym. Następnie drogą możemy wrócić już z powrotem na plac zabaw. Tam kończymy naszą przygodę. Tam też znajduje się właśnie skrzynka z nagrodami, do której kod do kłódki, mam nadzieję, uda się odgadnąć. Do zobaczenia na ścieżkach.